Hej, 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 witam was wszystkich bardzo serdecznie. Tutaj jest Konsper, a to kolejny już piąty odcinek naszej serii Zagrajmy w Mountain Blade Warband na modzie Wars World Conquest. Troszkę tutaj się pozmieniało, powiem wam. Od nowego teraz mamy save na dniu... Oj, przepraszam, to nie to, to nie to. Mamy dzień 185. Co robiłem, co robiłem? No jak widzicie, mamy nadal sobie ten zameczek. Oczywiście nie, musicie wiedzieć, że nie spodziewałem się wielu rzeczy. Między innymi nie spodziewałem się tego oporu tych szczurów. Nie spodziewałem się naporu ich jednostek, a także, że będą tak mnie ostro ruchać. I z trudem odbiłem ostatnie oblężenie, które mieliśmy w naszym mieście Putrid Stump. No cóż, walczymy jakby do końca, że tak powiem. W najgorszym wypadku robimy to, że podbiją nas. Ja poczekam tylko na swoich tych. O, bo mamy lorda, słuchajcie, zrobiłem sobie go lorda, więc będzie nam pomagał, będzie sam sobie rekrutował wojsko. Wiecie, to jest jeden z naszych NPC-tów. W najgorszym wypadku po prostu nas ten. Nas załatwią, nie? No i co? Mamy 185. No, to powinniśmy wygrać. W najgorszym wypadku po prostu będą nas załatwią, w sensie załatwią nasze królestwo. I no co, no i zaczniemy od nowa, nie? Zaczniemy od nowa. Najwyżej po prostu uciekniemy z tego. Zresztą wojska uciekniemy. Z tej krainy. Chociaż jeszcze nic nie jest powiedziane, słuchajcie, nic nie jest powiedziane. Trzeba mieć zawsze jakąś nadzieję. Czekajcie, panowie, to trzeba jakoś zrobić, bo ja tutaj wam rozkazu w ogóle nie dałem. Teraz kampimy się. Tak, infantry pójdzie tutaj. Jestem po, nie wiem, 5 bitwach może i to jedno oblężenie, nie? To nic nie straciliście dużego, wy tam pójdziecie. Nic dużego nie straciliście. Mamy 150 ludzi, powinniśmy to wygrać. Latałem po prostu z wioski do wioski, zbierałem coraz więcej wojska. W tym momencie chyba jestem troszkę na minusie, bo ruchają mi moje wioseczki. I one mi nie będą dawały tych, nie będą dawały mi zysku. Co troszkę trudne, no to troszkę do kitu będzie. Ale z tą armią, co teraz widzicie, spróbujemy podbić jakiś zamek. Co będzie też trudne. O, horse, ale mi dostał, dobra. Cavalry, wy pójdźcie tutaj, bo follow me. Dobra. Wyślemy do ataku, nie ma co się pierdzielić. Charge, atak, panowie, atak! Kupiłem sobie halabardę, bo ma dużo damage, 44 chyba. Ale zobaczymy, bo może wrócę jeszcze do... O, jedno co chciałem zrobić. To siąść z tego i strzelać tutaj. O, oh, fuck, widzicie? Prawie trafiłem. Wiecie, to będzie trudne. Te szczurki będą trudne do pokonania. Dobra, kurde, nie pierdzielę mi się. Cavalry charge! Najwyżej to przegramy i tyle. Dobrze, dostał. Kurde, nie dostał. Troszkę za wcześnie. Napierdalamy! Napierdalać! Yeah! Ej, mam dużo jednostek krasnoludów, które są OP. Ale tutaj dostajemy troszkę, dużo. Dostał. Nowi wrogowie przyszli. O, oh, fuck. No to już troszkę po mnie. Oła. O nie, dobra, koniec. Zapierdolili mi. No jak widzicie, nie wygląda to ciekawie. Możemy to przegrać, jest duża szansa, że przegramy. Ale nasi też tutaj dochodzą. I generalnie, no, nie idzie wszystko po mojej myśli. Nie przewidziałem wielu rzeczy. Myślałem, że będzie łatwiej. Szczerze, pośpieszyliśmy się troszkę z tym atakowaniem takim wielkim. Powinniśmy ich najpierw troszkę przetrzepić lordów im. Zbierać jeszcze więcej wojska, wyszkolić. No i to tyle, nie? No ale dobra, zobaczymy. Najwyżej będziemy walczyć do ostatniej kropli krwi, nie? Najwyżej wszyscy od nas odejdą i tak dalej. To jest lecce. Ja nie lecę, nie bawię się teraz. Niestety wszystkie sobie wyposzły się jebać, że tak powiem. O, patrz, jaki migan. Poszło się jebać pod takim względem, że nadpisałem po prostu parę razy, już nie mam powrotu. Powiedziałem raz kozie śmierć, jak to się mówi, i
No nie ma, nie ma odwrotu. Będziemy się napierdalać do końca. My zobaczymy, jak to wyjdzie. Słuchajcie, Karibia niedługo dojdzie. Także mówiłem wam o tych piratach, może nawet dzisiaj, także zacznę z tego nagrywać, bo widziałem, że na polskim YouTubie nie ma takiej serii. No i zobaczymy. Gra bardzo fajna, mi się spodobała. O, fuck. Od dłuższego czasu na nas wszyscy czekali, przynajmniej ja czekałem, bo jest naprawdę bardzo fajna. I Mirelisi chyba też dzisiaj dojdzie, ale to wiecie, to później, nie? No i tak to idzie, zobaczymy. Spróbuję tutaj ich rozwalić. Jednak nie daję wam żadnej gwarancji. Ustawię sobie alarm, bo nie mam. Póki się moi napierdzielają, sobie ustawię alarmik. Czasomierz tutaj zaraz 20 minut, teraz będzie idealne, nie? No i lecimy sobie tych tutaj sobie lordzików. No i ich rozjebiemy, spróbujemy. A teraz mi się wydaje, że po tej bitwie... A słuchajcie, mam takie pytanie, czy tam jest... Czy ja mogę tu szybciej jechać tą? Nie, nie mogę. Dobra. Czy Ogzabuga? Wiecie, ten Ogiługi. Ogiługi jest, bo ja tam widzę go chyba. Bo wiecie, Ogiługi jest naszym surgerem. A i tak jak zauważyliście, mieliśmy duże straty. Jeśli chodzi o tych. W sensie medykiem jest naszym, a mieliśmy duże straty, jeśli chodzi o naszych ludzi. A to chyba normalne. No, opatrzcie. Wolf some ox. Yeah! Opatrzcie, widzicie? Taki gatling. O, dobra. Ile mamy straty? 13 zabitych. Bardzo dobry wynik. You are my prisoner. Wszystkich bierzemy na razie do więzienia z prostego... Z prostej przyczyny. Przyczyna jest taka, że nie będą mieli po prostu komu dać wojska, nie? Ironbreakerów sobie tutaj damy. Nie, musimy... Teraz nie. Nie musimy, po prostu musimy zaatakować na jakiś nowy zamek, bo ja za mało siana mam. Musimy im za jakiś zamek po prostu wyruchać. Widzicie to, co tu jest? Jakiś kaczer. 25. A, to jest słaby jakiś polarm. Mój ma 44. Dobra, ale wszystko pójdzie na sprzedaż. Że tak powiem. No nie przewidziałem, strasznie nie przewidziałem. No ale dobra. Teraz mi się wydaje, będziemy ogarniać rzeczy, jeśli chodzi o wioski nasze. Musimy po prostu je bronić, bo wszystkie są zlutowane, nie będą dawał siana. Także no to nie jest zbyt fajne. Będziemy teraz sobie latać, po prostu wojska zbierać, nie wiem, pójdziemy tutaj. Tych nie będziemy atakować z prostej przyczyny. O, co to było? Co to było? Co to było? Co to było? Ziomy! Nie, tam był jakiś koleś. O, Swarm Lair już się przestało palić. Odbudują się. Oj. Ja się najbardziej tego lorda... O, tu jest jakiś fajny. Tego lorda się boję! 167! Uciekać? To jest z tego. A nie, jeszcze jakiś inny. Uciekają panowie? Well, sir, I find you. In general, I would say Emperor seems to be willing to improve. Ah! In this letter, Emperor mainly refers to, as you say, omitting the title. This doesn't constitute recognition. Aha! Czyli nie, po prostu wysłałem emisariusza Erasmusa, jak widzieliście. Żeby uznał do króla, do takiego lorda, żeby uznał mnie jako prawidłowego władcę. Do tego, wiecie, do tego... Imperium z tego, Swarma. No gdzie wy idziecie? Niech pójdą do nas do zamku, tam będziemy mieć większe szanse obrony. Chyba idą nawet do zamku. Tam mam jeszcze garnizon. No chodźcie, 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 chodźcie. Albo pojedynczo was możemy rozwalić, ale tak to nie. Nie, 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 nie. 48. No pójdziemy tutaj. No i co? No jak widzicie, uciekli. Debile uciekli. Spróbuję sprzedać jakiś z tych więźniów, bo bardzo fajnie można ich dorobić. Tutaj jeszcze sobie jakiś korsarz ogr. Ransom Broker, tak. No, ty się przydasz. Patrz, ile sianka będzie. Patrzcie, ile będzie sianka. Tego nie mogę sprzedać, ale sprzedam... O. Sprzeda się siano, bo teraz naprawdę... Jednak nie żałuję, że poszedłem w tego Prisoner's Manager. Patrzcie, ile siana jest za nich. Patrzcie, ile sianka. Będę miał, żeby... Oj, mam dwóch lordów. Na razie troszkę tracę honor. Bo, patrzcie, mam... Aha, mam już trzech lordów. Mam już trzech lordów, to już jest pięciu lordów. Pięciu lordów mam już tutaj w moim więzieniu. Tych sobie wezmę. Ponieważ...
ich sprzedam teraz. Sprzedamy sobie tutaj jakiś szkieletu, bo jeszcze sobie tam latałem. A już nie mogę nawet wziąć, ale dobra, to zaraz wrócę tam. I wykupiłem, słuchajcie, sobie sklepik, w którym sprzedaję żelazne narzędzia. To jest dobry, to jak zawsze to jest jakiś zysk. Miałem wtedy dużo sianka, troszkę wydałem i to była inwestycja, wiecie, na przyszłość. Dobra. Dobra. Jeszcze pójdziemy sobie, bo mamy jeszcze więcej tutaj na sprzedaż. Ale widzicie, już powinni im się kończyć lordowie. Na razie tam honor mamy troszkę wyjebane w honor. Póki mamy dobre stosunki z frakcjami, patrzcie, mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć lordów. Pięciu lordów. Tu mamy jakieś jednostki. Villagers, oni są słabi raczej. Ale zrobimy to samo. Czyli po prostu będziecie dzisiaj świadkiem ruchania troszkę lordów. Pójdziemy sobie do tego. Pójdziemy sobie do jakichś wiosek okolicznych, tych na przykład. Wow, tam był ogr! Sprzedałem mu ogra, ale ogr i tak by nie chciał do mnie chyba. Empire Captain? Kapitana. No to widzicie, mam dużo. Czemu nie mogę? Aha, nie mogę, bo to jest jako sprzedaż, dobra. Dobra. Leave. No, co się stało? Ścięcie małe. Erasmus zadamy na początek. To jest nasz tankusz przecież. Nadal mu żadnej zbroi nie mogę znaleźć, ale dobra. Urlik Swordsman. Sobie jakiś rekrutujemy. Sobie tutaj jakiś bierzemy. Generalnie ten Warrior Price jest OP. On teraz się chyba musi uleczyć, bo dostał. Powiedzcie mi jeszcze, zobaczymy ile kosztują te, wiecie, te ogry wielkie. To nie jest dużo, nie? No ile? 2900. To nie jest dużo, słuchajcie. Ja mam teraz 11 tysięcy. Dobra, możemy się zgodzić na taki deal. Mam korsarzy. Oni, słuchajcie, mają potężny. Ile się nazbieracie? Kurwa, 160. Ale dobra. W tym momencie, jak mamy korsarzy, lecimy. Poczekamy sobie jeszcze tutaj noc, żeby troszkę się zregenerować życie w swoim oddziale. Dobra, pójdziemy jeszcze do marketplace'a kupić jakieś żarcie i sprzedać ten shit. No i jak widzicie, tak to leci, nie? Jak już wiem, że się powtarzam. Ale znalazłem taki fajny pistolet, chyba, nie mówiłem wam. A ten taki lepszy dałem swojemu NPC-towi. Dobra, Falchion to... Wolfa na razie nie mogę. On jest gorszy, ten rat. Mamy tu jakiś chlebek, ale kupię jeszcze więcej chlebka. A nie mogę, ale mam grain, okej. Dobra. Mam 385 za sprzedaż. Manage this town, nic nie zbudujemy chyba. Chociaż jakieś sianko by się przydało. Ile? Nakłacza 9 tysięcy, no chyba was coś pierdzieli. Dobra, lecimy, słuchaj. Tutaj lord za nami łazi, dałem mu zadanie, żeby za nim łaził. Musimy dorwać tych gości. Wiecie, tych. A czekajcie, muszę coś sprawdzić, czy te ogry są infantry. No, to będzie rozpierdol. Jak infantry, to są ogry. Ogry są o wiele lepsze od tych ogrów szczurków, także nie ma z tym problemu. Wyruchajmy jeszcze troszkę lordów. Tutaj się już nie pali, ale o, coś tutaj. Villages, ale ja i tak nie atakuję tych. O, no i powinniśmy go załatwić teraz. Lecimy, lecimy. Chyba, że tam nikt nie szedł. Uciekł do tego. Ile on tu ma... Ale patrzcie, ile to jest lordów. To jest trzech lordów. Nie, dwóch lordów. Ale oni mają tu za duże garnizony, ja zanim to pokonam. A po drugie... Nie, ja już mówiłem, wieśniaków nie atakuję. Ponieważ z prostej przyczyny będą mi relacje z wioską opadały. A po co mają mi relacje z wioską opadać, jak i tak będzie później to mała wioska, więc nie widzę żadnego. To jest luty, nie mogę tego naprawić. Oj, villagers, dobra. Wam nic tu nie zrobię. Zobaczymy, jaki jest garnizon w zamku. Miejmy nadzieję, że tam ci lordowie sobie poszli. Ile jest? 186. Ale mnie teraz korci, żeby zaatakować, ale wiem, że nie mogę. Wiem, że nie mogę, bo mam za mało wojska. Ile ja mam tutaj? 70, 60, 130 iluś. Musiałbym
troszkę, przynajmniej do tych 92 wyszkolić troszkę i porekrutować. Także lecimy sobie do wiosek tamtych okolicznych. I jak już mamy pełny garnizon, będziemy mieć... Ja! Nie! O fuck, to się nie opłaca, słuchajcie, to się nie opłaca tak robić. Patrzcie, ile tam idzie ich. Czemu mój nie idzie tam? Czemu ty mój nie idziesz? O. Fuck, wymienili mnie, patrzcie to. O fuck, widzieliście tą... O, tu uciekłeś, dobrze. Chodź. I have new task, follow me. Alright, I will do that. Mamy supportive relation, czyli powinien za nami chodzić. O, widzieliście, było blisko, nie? A się przestraszyłem, kampania jakaś wojenna. 35, no tych moglibyśmy... A nie, to jest za dużo. Ale idą tamci, patrzcie, ich złapiemy. No to walczymy. Aha, surrender or die. No sorry, ziom, ale... A, dobra, to będzie spacerek. Powinno być dobrze, nie? Dobra, lecimy. Mamy, patrzcie to. Trzeba ich osłaniać. Nie, no chujowa mapa wyszła. Czekaj. Wiecie, zobaczcie, to jest dobre, bo można sobie wracać z tej bitwy, w sensie ją powtarzać. O, dobra. Jest skończoność razy. Dobra, tu się ustawimy. Panowie, gdzie oni są? Oni są tam, tak? Dobra, czyli robimy tak. Archersi pójdą sobie tutaj. Infantry pójdzie na dół. Tutaj może iść infantry. Właśnie. Archers pójdzie tu. A cavalry pójdzie tutaj razem ze mną. A idę atakować na to gówno, co tam leci jakieś do nas. O no, ogry, chodźcie. Patrzcie na tych ogrów. I ich nie będziemy oszczędzać, bo nawet jak mi ich zabiją. Siema, ziom. Siema, yo, yeah, dobra. Dostałem troszeczkę. No chodź. Dwa veteran warrior, dobra. Uwaga. Infantry charge. Dostał. Troszkę sobie pojeździmy. No to ogry, macie zabawę. Walczyć. I tak to leci sobie tutaj. Ruchamy tych lordów, jak najwięcej im weźmiemy. Oła, ale dostałem. Dobrze, mnie zabiło. Lecimy. Dobrze. Z dala od ogra. Ale mi kratkuje gra, nie wiem czemu. Dobra, zapierdolił mnie. Chyba dostałem strzałę. Ale dobra, lecimy, zobaczcie. Dobra, bitwa leci. Napierdolamy. Tutaj dobrze ustawiłem łuczników, zobaczcie. Jadą mi tam ostro. Strzelcy i łucznicy. Ogry. Czy jakiś umarł? Jeden widzę tam leży, ale chyba jest tylko unconscious, bo nie widziałem żadnych czerwonych napisów dotyczących ogra. Trochę będę krzyczał, bo no może tak być, że będą mnie przegłuszać. Ogłuszać mnie te tutaj, przekrzykiwać te głosy, więc wiecie. Hammermerzy z dwarwów, nie wiem czy już wam mówiłem, ale są tacy OP. To są takie koksy w zbroi, takie tanki z wielkimi dwustronnymi młotami, nie? A te ogry są zajebiste, dobrze, że ich kupiłem. Żałuję, że nie kupiłem tamtych, nie? Yep. Dobrze. Jedziemy dalej. No nie, zajebał mi ogra. Zajebali mi dwóch, ale jeden zginął, ale drugi za to jeszcze żyje. Jest unconscious. To jest przez tych strzelców pierdzielonych. Patrzcie. Jakiś kurwa strzelec z pistoletem Gatling Gun. Nie wiem czemu nie strzelają. Powinni strzelać. Póki są tak daleko moi. No, strzelili. Ale jeb, patrzcie, jeb. To nie jest Hammermer. To nie jest też Hammermer. To jest jakiś w ogóle... Nie wiem kto to jest.
Ale hammermerzy bardzo fajnie, bo ogłuszają ich i możemy ich sprzedawać, nie? Sprzedawanie tutaj. O! For the Empire! Empire! A, czterech zabili, pięciu, dobra. You're a prisoner. Wszystkich tutaj zbieramy. Nie mają mieć wojska. Nie mają mieć wojska. Zero wojska dla nich. Zbieramy sobie prisonerów. No i jeszcze mi się wydaje poświęcę. Nie wiem, czy dzisiaj zaatakuję. Zobaczymy. Najwyżej zrobię zapis. Zaatakuję tylko, żeby było tak, wiecie, dla takiego... W ogóle jak tam nasze ogry? Ogry. Gdzie są ogry? O, jest ogry. A, trzech mamy nadal. Dobra, tylko zostali jakby... dropped unconscious, czyli stracili przytomność przy walce. Dobra, siana mamy coraz więcej, co mnie zadowala. Ready for upgrade. Coraz mniej masz tych lordzików, dobra. Coraz mniej. Dwarf crossbow. Thunderer to chyba będzie dobrze. Swordsman to Urlik Swordsman. Nawet wiecie, szczerze wam powiem, że nie orientuję się tak za mocno, w jakie tutaj dobrze pójść. O, no i pójdziemy w surgery. Pójdziemy w... O, widzicie? Zachowałem sobie punkciki, także teraz mamy dobrze. First aid, wound treatment. I tego sobie zachowam. One-handed. Damy może w shielda? W shielda? No mam shielda, w sumie ma tarczę, nie? Będzie się tylko osłaniał, bo on jest bardziej naszym... Dobra, zachowamy. Tam się... zachowałem, się przydało. Także, a właśnie, jak teraz ma surgery. Each point to skill gives forged... Sprint mortality track. A, czyli... to już mamy aż 24%. To fajnie, mamy już 24%, że nie zostanie zabity, tylko jakby, że straci przytomność. No okej. Teraz levelujemy swoją postać. Musimy też to zrobić. My bardziej na tanka lecimy. Chociaż może, żeby jeszcze więcej tego? Nie. Na razie nie. Siła by się mi przydała. Chociaż może agility? I czy będę mógł riding zrobić? Tak, będę mógł jechać na tym, na wilku. Yeah. I two-handety. One-handed, można. Crossbows naprawdę sobie nabiłem dzięki temu, co to się powtarza. Tak, dobra, mam tego wilka, który jest nadal chyba lepszy. Speed ma mniejszy, armor ma większy, maneuver ma większy, charge ma większy. Speed tylko o 10, dobra, weźmy sobie takiego wilczuraka. Najwyżej go zmienimy, nie ma problemu z tym. No i co, no zobaczymy, czy jeszcze coś tu będzie. Ile jeszcze zostało mi żarcia? No, coraz mniej, Idziemy do Black Pita i kupimy sobie jakąś tam. Buy supplies from the pit. Dzięki. Zobaczymy, czy jeszcze tam są ci lordowie dziwni. Uwaga, nie ma was już tutaj, no. O, coś tak... 176 jest tylko. Co oni tu mają? Mają Veteran, Claw Vermin. To będzie problem. Master Molder też będzie problemem. Storm Vermin, no. Rat 3 ogry. Molder Pack Master. Wracamy jeszcze, mówię, rekrutacja, no nie ma co się śpieszyć, wiecie? Nie ma co się śpieszyć. Tam mi zablokowali drogę ci lordowie, a teraz sobie wrócimy. To jest lute, to niech się jeszcze troszkę to zajmie czasu, zanim się odbudują. Dziękuję, nie chcę. Nie, bo będę teraz stracił honor, wiem o tym. Ale nie sprzedam im tych lordów. Nie, póki teraz jest taka sytuacja.